Dzień dobry, wieczór. Z tej strony ponownie Starki. No i widzimy się w grze Loop Hero. Jak widzicie, tym razem rozpoczynamy w środku przebiegu. Pętla szósta. Gram łotrzykiem. I powiem wam szczerze, że ten odcinek jest mocno nieplanowany, a jednocześnie planowany. W ogóle historia jest taka dosyć ciekawa. Wyobraźcie sobie, nagrałem odcinek, czy w sumie wydawało mi się, że nagrałem odcinek. Udało się tam odkryć parę ciekawostek, trochę nagromadzić rzeczy, zbudować dużo rzeczy, dużo, naprawdę było lepszą chyba kuchnię. Do tego zbudowałem magazyn, inne rzeczy, nie jestem pewien, trochę to było. Na pewno magazyn, na pewno kuchnia. I chyba coś jeszcze, ale mniejsza. Odkryłem nową zależność w bibliotece. Jeśli chodzi o to, że jeśli biblioteka ma wpływ na, no, na to i już się rozwali jak tutaj, powoduje, że pojawiają się nowe wampiry, wampirzy magowie. Tak samo jak biblioteka się rozwali, na walkach tutaj są dołączone księgi, które robią. Oczywiście się nie nagrało. Nie wiem, czy to wspominałem, czy nie, ale tak, mniejsza. Odkryłem to, zrobiłem dużo. Załamałem się, jak zobaczyłem, że się nagrało, stwierdziłem, że sobie po prostu trochę po farmie i potem zrobię odcinek. Wiecie, zastępczy i tak dalej. A teraz patrzę, robię jedno podejście łotrzykiem, stwierdziłem, dobra, pójdę tutaj, nagromadzę surowce. Łotrzykiem będzie dobrze, bo szybko będzie po prostu szło. I nagle progres do bossa tyle. Lasy, jak widzicie, tylko lepszej jakości, góry też tylko lepszej jakości. Po prostu stwierdziłem, że tak będzie najlepiej. To idzie na przemył na wspomnienia. Dobrej jakości stawiam. Co prawda nie ma pustyni i innych takich super rzeczy. To miało być stricte na farmienie. Ale no, zobaczymy, jak będzie. I z góry też przepraszam, że nie ma dźwięku, bo w sumie farmię sobie grałem samemu i w ogóle. Oj. Co jest? Czemu mi to wyrzuciło? Wybaczcie, naprawdę wybaczcie. No widzicie też, którego dnia, o której godzinie co nagrywam. Ale mówię, to stricte nieplanowane. Bardzo nieplanowane. Mocno nieplanowane. Po prostu akurat zdarzyło się tak, że mam poranek wolny od wykładów. Chciałem sobie pofarmić, no. Ale mniejsza z tym, skupmy się teraz na rozgrywce. Jak widzicie, pętla szósta. Pokażę wam jeszcze, dlaczego stwierdziłem, że to jest bardzo dobry wybór. Jedno wskrzeszenie, nie jest użyte. Mniej rzeczy dostajemy, lepsza jakość tych rzeczy. Kolejny super. No i 7% mniej obrażeń otrzymywanych za każdego wroga, z którym walczymy. No po prostu to jest mega. Więc tak, w tym momencie przelazłem przez obóz, stwierdziłem w tym momencie nie, dobra, to już musi być to. Jak widzicie, też dosyć dużo nafarmiłem. Nie jestem tylko pewien, czy mam wystarczająco tych kul. Tak, mam wystarczająco dużo kul. Więc nawet jeśli padniemy, to jak widzicie, nie stracę niczego. No ale mniejsza z tym. Teraz zobaczymy tylko, co się trafiło. 5 poziom, nie. Więcej życia niby trochę, ale nie daje obrony i innych fajnych rzeczy. 2 mniej magicznego HP. Magiczne obrażenia, mniej atak speeda. Trochę na kontrę. Odpada. Tyle samo uniku, tyle samo obrony, jakieś inne rzeczy. Bierę oczywiście. Dużo większe obrażenia, no co to takie rzeczy są piękne. Dobra, zobaczmy. Posegregujmy po prostu po obrażeniach najpierw. Atomat tak. Atomat 22-23. Dobra, mamy 3 bronie. Tutaj mamy 4 magiczne i 9 na krytyka. Szanse, rzecz jasna. Tutaj mamy obronę, bonus do unikania i inne rzeczy. Wiecie co, no to chyba nie ma sensu myśleć. Zmniejsza sobie trochę szanse na krytyka, ale bierzemy 2 potężne rzeczy. Właśnie tutaj co mamy? Więcej obrażeń na wszystkich, mniej atak speedu, obrona, biorę. Ale zanim to jeszcze zobaczmy tutaj. Ten talizman wypada. Tutaj mamy co magiczne, uniki i szanse na krytyka. Nie, jeszcze raz nie, bierze to. A korzuszki, wygląda na to, że żaden nie jest na tyle dobry. Więc tak, wracając, nie wiem, czy wspominam, dlaczego nie ma dźwięku ogólnie mówiąc. Wyobraźcie sobie, to znaczy nie korzystam ze słuchawek, jak tak na co dzień sobie sam siedzę czy coś, tylko na monitorze mam dźwięk, czy w sumie na głośnikach z monitora, na spokojnie wszystko i tak dalej, no i po prostu się Loop Hero teraz bym zacząłem nagrywać, zarzuciłem i tak dalej, no nie będzie przechwytywał mi to dźwięku. Niestety nic z tym nie mogę zrobić po prostu. Tak będzie do końca tej pętli. Jak ona się już zakończy, czy to porażką, czy to sukcesem, to wtedy już dostaniecie dźwięk normalnie. Ale tak, póki co to po prostu
No po prostu skupmy się na przeżyciu, czy coś. I dobra. Dalej będę burnował moją oryginalną strategię, czyli... Duch, ducha. Nie mówcie mi, że jeszcze dostanę tutaj teraz jedną z tych superkart. Dobra, nie dostałem. Okej. Okay. Cmentarz. Można dostać, czemu nie? Fiket, super. Jeszcze mam dwa bezpieczne, z nim będę potrzebował tego, jak to się nazywa, Obliviona do zarzucenia, Mountain. Oczywiście, jak widzicie, zrobiłem harpię. Stwierdziłem, że po prostu jak to ma być stricte pod farmienie, no to co mi szkodzą harpie i inne takie rzeczy. Okazało się, że nie szkodzą. Naprawdę, po prostu trafiłem na takie dobre podejście. Że czuję, że nawet jeśli będą jakieś problemy i komplikacje, co... Jaki rezultat by nie był i tak będę z tego podejścia zadowolony, bo po prostu nafarmiłem surowców. Gobliny, okej, mogą być. Wampirów nie chcę. Las, czemu by nie? Są w sumie zagajnik, bo lasy to jest to i fiket też. Można nazwać chyba jakimś odmianą lasu czy coś, ale mniejsza. Swoją drogą, dopiero co zdobyłem niedawno ten poziom. Kolejny, patrzcie, już expów. Nie pamiętam, ile miałem, jak zaczynam pętlę, ale to jest po prostu piękne, jak tak widzi się, ile tego jest. No i jak szybko rozgramiam tych wrogów. Ale to wszystko akurat zasługi tego, że patrzcie, ile bonusu do attack speedu. A każdy kolejny fiket po prostu jeszcze bardziej poszerza. Dobra, więc już teraz nie mogę... A nie, mam Obliviona, dobra, mam Obliviona. Kolejna ona. Tak, może być. Karty na przemiał, kolejne pająki. Czy jest jakieś gdzieś fajne miejsce na pająki? W sumie tutaj mogą być. Nie jest to może najlepsze, ale niech będzie. Jak będzie, nie wiem. Już się plączę. Co by było, nie było, naprawdę i tak już jest sukces to wielki. Okej, fiket. Wykorzystuję, póki jest czas. A? Okej, dobra, nie, coś źle wyklikowałem, nie ma jeszcze negatywnego efektu. Niedobrze, bo teraz każdy kolejny fiket może być zabójczy, patrząc na to, że nie mam Obliviona. Chyba, że wszystkie pola już są zajęte, ale... Nie. Na szczęście nie. Czemu sobie na szczęście? To jest też pojęcie względne, bo z jednej strony na szczęście nie są zajęte, bo mogę dostawać, widzicie, lasy i inne rzeczy. Z drugiej strony no to nie jest takie szczęście, bo przez to może Evelyn się pojawić. A mi się coraz bardziej kończą miejsca. Dobra. Szybko fiket. Też nie. A teraz? Też nie? Dobra, wiecie co, nie wiem, ja w takim razie muszę jeszcze fiketów dostawiać, żeby to się pojawiło. Ale nie chcę wiedzieć. Naprawdę, nie chcę wiedzieć, ja chcę po prostu sobie poradzić. Oczywiście obie uciekły, bo jakby inaczej. Dobra, trzy góry. Super. Gorzej, że... Nie ma dalej Evelyn, czy mi teraz będzie znikać już definitywnie. Jak to się nazywa? No... To. Lada moment. Chyba, że Evelyn może się pojawić tylko określoną ilość razy, bo już nie ukrywam, trochę tego było. Może ze dwa, może ze trzy, nie pamiętam dokładnie. Ale wiecie, grunt, że było. I że jak było, to ja to po prostu oczywiście wywołałem i zniszczyłem od razu. Dobra, wróciło, dobra. Jest idealnie. I oczywiście dalej zostawiam tylko i wyłącznie góry, żeby sobie HP trochę powiększyć. Przy czym dosłownie te góry brałem bardziej na zasadzie. Ale żeby było. A później też stwierdziłem, że zobaczę coś, co mi kiedyś mówił też jeden znajomy. Powiedzmy wielki fan lub hero, który ma większe doświadczenie ode mnie. Było to zupełnie niedawno, jakoś chyba było to bodajże 4 dni temu. Właśnie dałem poradę, żebym spróbował ustawić tylko mocniejszy wariant danej karty. Dobra, mamy average. Teraz mam kolejne 10 bezpiecznych ustawień, więc jest dobrze. A tak speedy już plus 70%, co powoduje, że... O ile nas coś szybko nie zwanshotuje, to raczej jesteśmy w stanie się przebić. I wiecie co? To już chyba ten moment. Dosłownie. O! Okej, jakiś nowy materiał z tej książki. Powiem wam szczerze, że to mnie naprawdę zaskoczyło, bo w sumie już wiele pętli to stoi. I ani razu nie widziałem żadnej nowej właśnie rzeczy. Pierwszy raz ten nowy materiał się pojawił, co jest... Nie wiem, czy bardziej plusem, czy bardziej minusem. Dobra. O nie, fikety będą odpadać.
Dobra. Wiecie co, jesteśmy już na etapie, że zaraz będzie boss. Może nie jest najmądrzejszy, ale teraz już nie ma znaczenia, co zostawię, co nie. Chcę po prostu już spróbować swych sił z bossem. Tak na dzień dobry. Bo po prostu, no... Po prostu, no... Nie wiem, co mam powiedzieć. No, czuję, że to jest podejście, które może być naprawdę fartowne. A jak nie, to i tak pokażę po prostu Uno reverse card, tak zwany. Czyli nie, i tak biorę wszystko i co mi to przejmuje? No, po prostu... Mam co chciałem, a jednocześnie może będę miał z tego jeszcze większy sukces, niż żebym spodziewał się. To też udowadnia, że Łotrzyk potężny jest, wbrew opinii publicznej. O, stołek. Fajne. I kolejny talent. To może być fajne, tylko nie o to. Tam będzie dużo zabójstw, więc bierzemy. Co? Nie ma. Nie może okazji na zmianę ekwipunku, niestety. Dobra. Ale możemy pogadać z nim jeszcze raz i zobaczyć, jak to wyniknie. Czy mógłbyś proszę przestać? Odmawiam. Do broni! To będzie ciężka bitwa. I powiem wam szczerze, jestem tego świadom, że to będzie bardzo ciężka bitwa. Ale może jakimś cudem zwykły łotrzyk, który miał być zbieraczem surowców, po prostu przezwycięży kapłankę. No wiecie co, no mój największy minus jest taki, że mam po prostu szybki atak speed, przez to szybko potem mi spowalniają też ataki. Ale chyba to mamy. Bo myślę, że naprawdę to wszystko wygląda, jakby naprawdę to miało się udać. Mój łotrzyk zbieracz, który dosłownie został stworzony tylko po to, żeby zbierać mi surowce, pokona kapłankę. Bossa, z którym się nie poradził sobie nekromanta. Mamy to. I zanim się dostaje dwie czaszki, to jest takie bolesne. Za każdym razem tak jak jest za pierwszym razem. Nadal nie mogę się do tego przyzwyczaić. Umieranie nie jest niczym miłym. I tak właśnie czuje się cały świat w tym oto momencie. Nie jest to wspaniałe uczucie. Tak jak zauważyłaś. Teraz jesteś... Czekaj. Co masz na myśli przez za każdym razem? To nie jest pierwszy raz. Aha. To nie jest pierwszy raz, jak też wam mówiłem. Moja wiara w wszechmocnego przeprowadza mnie z powrotem do życia, ponownie i ponownie. W celu mojej świętej, czy wspaniałej misji. By rozprowadzić jego słowo. By głosić humility, czy nie wiem, co to było, upokorzenie, czym pokorę. Poddaństwo i akceptację zbawienia, które oferuje. I za każdym razem, kiedy zawiodę. Aha. Za każdym razem zawodzę. I są tylko ciała. Są tutaj tylko ciała. Martwe ciała heretyków. Zamiast rozmowy. I moje. Martwe ciało bez życia. Ciężko mi wytłumaczyć, wiecie. W szczególności, że jest godzina taka dosyć niespodziewana, ale mniejsza. To dlaczego nie potrafisz zrozumieć, że pragnienie przetrwania jest znaczącą częścią tego świata? Nie wiem, jak to się stało, ale popełniać błąd, interpretując motywy wszechmogącego. Pomyliłam się? Ja? To jest niemożliwe. Wierzę w to. Jestem wiarą samą w sobie. Nie potrzebuję. Nie muszę wiedzieć, czy sprawdzę czegokolwiek. A ty? Czy ty w ogóle chcesz osiągnąć? Nic nigdy nie będzie już tak jak kiedyś.
nawet nie będzie blisko. Nie wiem, może będzie. Nadal mogę próbować. Jesteś tylko głupcem. Oto kim jesteś. Spotkamy się ponownie. Pozwól mi tylko chwilę odpocząć. Wydaje się, że odeszła. Ciężko mi uwierzyć, czy zwłoki kiedykolwiek powrócą do życia. Ale nawet jeśli to zrobią... Powinienem odprawić jej prawidłowy pogrzeb. Dobra. Mamy achievementa. Szklana królowa. I teraz co tutaj zrobić? Bo zawsze są trzy rzeczy do odblokowania. I to zobaczymy. Boskie oko. Szansa na to, że wrogowie będą mieli jedną umiejętność mniej. Super. 30% szans na to, że dostaniemy losowy surowiec podstawowy po pokonaniu wroga. Albo... Aha. Albo coś, co zdaje szansę obrony. Wiecie co? Ze wszystkich rzeczy chyba wziąłbym to. Wydaje się to być takie najsensowniejsze pod tym względem. Ale dobra, udało nam się. Jest super. Mogę niby iść dalej, ale nie ma to sensu. A, kliknę z tej. Brawo ja. Powracamy. Więc jeszcze tylko dialog, a potem spotkamy się za chwilę ponownie, kiedy już dźwięk powróci do waszych uszu. Witaj ponownie. Czy to kawałek szkła wystaje z twojego ramienia? Co? O, nawet tego nie zauważyłem. I to nie dlatego, że mam wysoką tolerancję na ból. Jestem po prostu trochę zszokowany, mówiąc prawdę. Spotkałem szaloną kaznodzieję. Te, jak to się nazywa? Szklane witraże. Aureole i... Anioły. Nie jestem pewien, co to jest, ale wszędzie wokół. Szalone szaleństwo, jeśli można tak to określić. Żeby nie było, mówię to po swojemu, bo nie jestem pewien słów, a nie chcę przedłużać. Niech zgadnę. Wszyscy zgrzeszyliśmy i teraz jesteśmy zgubieni, by doświadczyć świętej wściekłości apokalipsy. I tylko w śmierci znajdziemy odkupienie. No nie do końca tak, ale... Bardziej coś w stylu Bóg zdecydował, żeby zniszczyć swoje stworzenie. Musi to być zrobione. Okaż trochę cierpliwości. Cóż, to ma trochę sensu. Jeśli tak trochę o tym pomyślisz. Kto inny miałby moc, by zrobić coś takiego? Nie wiem za dużo, jeśli chodzi o boskość, ale... Aha. Ale wydawało mi się, że mógłby to zrobić wszystko tak nagle, natychmiastowo. Ukrócić to i uprościć. Gdyby... Znaczy, uproszczając to, bylibyśmy już w tym momencie martwi. Nawet byśmy nie egzystowali w tym momencie. Nawet jeśli kapłanka ma rację, to nie jest powód, żeby się poddać. Dobra, wycie z outer space, czyli przestrzeni zewnętrznej. Co to było? Czy ty to słyszałeś? Tak, i co? I to brzmiało okropnie. Tak jakby ktoś nadciągał by mnie dorwać. Okej. Dobra. W tym oto momencie mamy wszystko załatwione. I widzimy się dosłownie za chwilę, kiedy tylko naprawię przechwytywanie gry, a nie całego monitora. I przy okazji naprawię dźwięki w Loop Hero. No dobra, witam ponownie. Więc tak, w tym oto momencie... Powiem wam szczerze, nie wiem co dalej, bo trzeci rozdział chyba. Ale najpierw, powiem wam szczerze, muszę pomyśleć co ulepszyć, bo tutaj proszę. Możemy odpoczywać przed walką z bossem, tym samym się wzmacniać. Ale kosztuje to dużo surowców. Z drugiej strony mamy jeszcze jakieś inne rzeczy do zrobienia. No oczywiście magazyny, chałupy, wieże i workamp. Powiem wam szczerze, ze wszystkich rzeczy najbardziej chyba zależałoby mi na zbudowaniu workampa. Pomijając rzeczy jak ulepszenie tego, ale... powiedzmy sobie szczerze, to się nigdy nie stanie. Chociaż może na trzecim rozdziale uda mi się to wszystko zrobić. Ale tak, póki co workamp niech będzie przy cmentarzu.
obronie budżetu. Wiecie, przydałoby się trochę też wzmocnić naszą siłę, cokolwiek to oznacza. Błagam o wybaczenie, sir. Aha. Okej, okay, witam ponownie z powrotem. Niestety trochę mi przerwała jedna sprawa i przez przypadek przeklikam dialog. Ale ogólnie było... Proszę wybaczenie, panie, ale mógłby pan stanąć trochę bliżej miejsca postojowego, coś tego typu? Trochę bliżej, świetnie. Dziękuję, sir. A teraz ustaw się w kolejce. Nauczę cię, jak walczyć prawidłowo. Świeżaku. Wyćwiczę cię od podstaw. Wgniot cię w ziemię. Aha. Wyrwę twoją duszę, by zwolnić trochę miejsca na muskuły, które muszą tam być. Niektórzy mogą nazwać to torturą, ale ja to nazywam efektywną edukacją. Dobra. Warcamp. I następne rzeczy zwiększają jeszcze o 4% kolejne. Super. Dobra. I jeśli starczy jeszcze na coś innego, to... Okej, dobra. Następna będzie kuchnia prawdopodobnie. Jeśli uda mi się zgromadzić, wiecie, surowce na to. Ewentualnie to, jeśli pod... Wybacz, przy okazji zamknięcia. Jeśli uda mi się po prostu ogarnąć, jak to się nazywa, materiału na to, ewentualnie może tu. To też by się przydało, no ale dobra. Mniejsza o to. Zajmijmy się teraz najważniejszą rzeczą, jaka istnieje. Znaczy mówiąc, ściągamy wszystko, co jest i czego nie ma. I szykujemy nowe podejście. Jest parę rzeczy, które powiem wam szczerze, już z perspektywy czasu wiem, że są nieprzydatne i których nie polecam nikomu, bo są zupełnie useless. A są, powiem szczerze, ciekawe bardzo materiały i rzeczy, które mogą uratować życie bardzo dobrze. A więc zaczynajmy. Pierwsza rzecz... Oczywiście, że to musi być. Po prostu jedna więcej miksturka prawdopodobnie nas ocaliła po prostu tam wtedy w bitwie. Ale to dalej. Rzeczy związane z Ratwulfami, bardzo dobre. No i większa szansa na żywność. Tak samo Kilof, chociaż jedno to. Patelnia też. Gwoździe. Ja jestem też zdania, że wszystkie te soczewki, które mamy, powinny być zarzucane, bo jednak... No wiecie, większa szansa na zdobywanie potężnych rzeczy. Jeśli chodzi o to, co... Nie polecam. Szczerze, nie okazało się zbyt dobre. No i to... Jeden więcej max HP. Ale nie zamiast soczewki. Dobra. To załatwione, mamy jeszcze 8 innych miejsc. Więc tak, żywność, czosnek na pewno. Bo to jest dobre na wampirów. 5 życia na początku każdego dnia. Nawet może być. 1 życia za pokonanie wroga. Czemu nie? 10 max HP. I 2 życia za każdą obronę. To akurat mogę odpasować, bo aż tak na obronie się nie skupiam. 0,2 regeneracji. Jeśli mam jakąkolwiek regenerację, moim zdaniem super. I zostało nam 2 miejsca. Co zostawia nam to? Bo jednak obrażenia na undeadów są fajne. I obrażenia otrzymywane od wampirów mniejsze. Owszem, wiem, że są jeszcze świeczniki i inne fajne rzeczy typu portret, ale to nie są na teraz. Więc tak się to szykuje. Proszę, już teraz jest pełen obraz. Rozdział 3. Nie wiem, co to będzie do końca, ale tak, tutaj był od 0 do 1 wrogów, minus 5 i 2 na ten, na, jak to się nazywa, na lub, tutaj 3, zaczynałem z 0, tutaj zaczynałem z 5, 4 na lub i 80% bonus surowców. Oraz outpost, nowa karta. Aha. Uuu. Ciekawe, powiem szczerze. Ciekawe. Ale pozwólcie, że teraz na szybko po prostu zmajstruję nową talię. To akurat nie będzie problem. Chciałbym, wiecie, pójść na nekromantę i jednocześnie zbierając surowce, więc... Co? Po prostu będzie potrzeba paru rzeczy, delikatnie mówiąc, ale to nie, bo na razie nie chcę jeszcze się pchać w ten, jak to się nazywa, w to wszystko. I tak,
Pozwólcie, że pójdę z tym, póki co. Aż tak po prostu nie czuję, jakby to najłatwiej określić. Aż tak nie czuję po prostu potrzeby, żeby korzystać z tarczy, jak chcę zobaczyć, jak w ogóle to działa. Outpost oczywiście, bo to nowa karta. I taką talią 12 kart wyruszamy na spotkanie trzeciego rozdziału. Ale proszę, 80% bonusowych surowców, no to może być naprawdę super. Dobra. Oczywiście to jest bezużyteczne tym razem. Krypta standardowo w rogu. I wiecie, procedura codzienna, że tak nazwę. Więc tutaj się dużo nie zmieni. Ale może będzie dużo więcej rzeczy, no potem wypadało z nich czy coś. No okej, okay. Ruiny. I skała zwykła. Z tym jeszcze się wstrzymam. Okej, okay, już widać, że tutaj dostaję 4, a nie... Jak to się nazywa? A nie dostaję 3, więc już jest delikatna poprawa. Oczywiście wiecie. Jeden surowiec na tym wszystkim to nie jest jeszcze aż takie super. I przy okazji, co ma slime nowego? Okej. Okay. Ci, którzy zaatakują, albo ci, którzy są zaatakowani, chyba ci, którzy zaatakują, dostają efekt gruby szlam, który zmniejsza obrażenia ich o 10% do końca bitwy. Nieprzyjemne. Całe szczęście nekromanta sobie z tym będzie jakoś lepiej radził niż inni. Znaczy, że tak, uważam, że nie jest to aż takie groźne dla kogokolwiek. Po prostu, wiecie, no. Wydaje się być w miarę spokojna. Mimo wszystko, dobra. Co my tu mamy? Lepsza książka, oczywiście, że lepsza, więc ubieramy. Ktoś mi wytłumaczy, czemu wziąłem bagna? Nie no, ja się serio pytam. Możesz mi proszę wytłumaczyć, czemu ja bagna wziąłem? Przecież bagna to najgorsze, co może być. I to dosłownie mówię. Nie pamiętam, żeby na bagnach było cokolwiek dobrego. Ale no. Co by tutaj gadać? Póki co czuję, że bonusowe surowce nawet jeśli występują, nie są jakieś aż takie super. Wiecie, nie masz takiego kopa. Chociaż nie, dobra, za postawienie zwykłej skałki dostaje 2. No i tutaj też 2, ale to przez kill-off, chociaż nie powinien dawać 1. Może? Nie wiem, wiecie. Nie będę też tutaj tak jakoś strasznie narzekał na to, czy tam coś sam nie ogarniam do końca. Ale no. Mandyci. I przy okazji kolejny wróg, inny niż ten podstawowy, więc... Co tym razem ma? Aha. Obrażenia tego stwora są zwiększone o procent brakującego zdrowia. Dobra, to wiecie co? Teraz stwory są bardzo groźne, chociaż z drugiej strony nie trzeba się jakoś ich bać też szczególnie. Dobra. Piękna książka. Ale też nadal. Piękna książka, ale wątpię, żebym dożył bossa aż. Po prostu wiecie, no. Nie chodzi o to, że nie wierzę w swoje umiejętności, możliwości i takie tam, tylko bardziej... Jakby to najłatwiej wytłumaczyć... Po prostu... Nie wiem, jak to będzie też z moimi możliwościami. Chociaż widać, że dużo szybciej się zbiera. Już to tak oficjalnie mogę powiedzieć, bo patrzcie, już mam kamyka jednego. A to jeszcze nie wszystko. Dobra. I w sumie postawiam outpost w idealny sposób po prostu. Dosłownie nic. Z tego nie mam. No cóż. Mogłem to rozsądniej postawić. I teraz co my tu mamy? A, więcej poziom szkieletów, ale trzeba by na pewno. Duże quality, ale tutaj max skeleton, no. Przykro mi, ale max skeleton jest zbyt istotny. Dostaję dużo mniej obrażeń od uczników. I no, może się odrodzić. Więc dobra, powiem szczerze, nie jest to nic takiego wielkiego. On jeszcze mniej dostaje od łuczników. Aha. I może się zniszczyć swoim własnym atakiem. Dobra, jeszcze więcej quality. Jakieś inne fajne efekty. I teraz komary. Coś, czego chyba nie widziałem nawet wcześniej. Więc po atakach on wybucha. Nie wiem, czy to było wcześniej, czy nie. Aha.
i ma 20% szans na trafienie, nawet jeśli... Niezależnie od tego, co ma... Niezależnie od uników przeciwnika, okej. Dobra. Lepsze statystyki. Zawsze na propsie. Patrz, już prawie mamy ten, jak to się nazywa. A teraz jeden daje. Nie, może to zależy od połączeń czy coś, nie wiem. 7 żywności. To akurat było piękne. Dobra. 2 kamienie. Pędla trzecia, już 2 kamienie. Powiem szczerze, przyjemnie. Na pewno kamienie łatwo zbierać. Co prawda nie jest to może dokładnie to, o czym bym też myślał pod tym względem, ale no. Co to ma jeszcze takiego? O! Ignoruje obrażenia na wszystkich. Dobra. Czy już wiem, że bandyci są jeszcze gorsi niż byli wcześniej. Też nie wiecie, czy to gorsi, czy też jest takie takie pojęcie względne. O, samą quality. Czy jest to, co coś na tym się dodam sobie samą quality? Jest taki na ten level trochę. Ale nie ma niczego aż tak wielkiego, dobra. Defense 2, max skeleton 1. Niestety obniżę sobie za to tutaj teraz quality. Ale będę mógł mieć 4 szkielety. Więc jest dobrze. Jak na mój gust. I proszę, żywność też zebrana. Nie wiem jak wy, ale moim zdaniem... Poza tym, że to będzie na pewno większy poziom trudności, co do tego co nie mam nawet najmniejszego zwątpienia. To jest fajne dosyć. I co to jest? Do broni, do broni! Umarli są przy bramach! Nie, czekaj! Nie chcę nikogo skrzywdzić! Albo przynajmniej tych, którzy nie chcą skrzywdzić mnie. Tak właściwie mogłem skrzywdzić wielu, jak tak teraz o tym myślę. Ale nie ma znaczenia. Próbuję ocalić świat i potrzebuję pomocy. Och, tak? A jak planujesz uratować ten świat? Przez podnoszenie zwłok naszych bliskich z ziemi? Może jesteś w stanie ożywić zmarłych. Ale nie nasze pragnienie być pomóc. Wszyscy ci nieumarli są odrażający. To choroba, która musi zostać wyeksterminowana. A ci, którzy ją roznoszą, powinni pierwsi zniknąć. Walczę ze złymi potworami, a w momencie, w którym mówimy. Czy to nic dla ciebie nie znaczy? Otwórz swoje oczy. Co? To oznacza, że jest to idealna okazja, żeby pozbyć się was obu w tym samym czasie. Łucznicy, zasypać ich strzałami. Do momentu, w którym zrozumią apokalipsę. Zrozumiem, że apokalipsa to ostatnie z ich problemów. Okej. Dobra. Aha. Czyli ten cały outpost nie pomaga nekromancie. Okej. Można było się spodziewać, tak jak o tym pomyślę, że w sumie mogą nie lubić nekromantów. Bo jednak nekromanci są zazwyczaj negatywnie postrzegani w większości uniwersów, światów w ogóle. Ale okej. Nie spodziewałem się aż takiej reakcji. Otóż okej. Definitywnie to jest na plus. Że zaimplementowali taką różnorodność, jak się gra różnymi klasami. Co ciekawe, nie było to wspomniane wcześniej? Nieumarły łucznik? O. Tego to ja nie znam. Aha. Też dołącza do bitwy. No i to jest już normalnie, ale po prostu w walce bezprzedniej jest mniej groźny, natomiast może pomagać na przyległych polach. Outpost. Nie wiem, czy chcę te outposty aż tak bardzo, ale dobra, no postawię, bo czemu nie? Jeśli zmniejszę quality, to mogę mieć jeszcze kolejnego szkieleta. Dobra. Quality i tak będę miał dalej dodatnie, więc nie jest może aż tak źle. W sumie, jak teraz o tym myślę, to te szkielety są... słabe.
I chyba zapomniałem o lasach, jak tak patrzę. Ale dobra, wiecie co? Co by się działo, nie działo? Mam 30 parę minut, udało się pokonać bossa. Mniej więcej zobaczyłem, jakie są różnice w tym wszystkim. Zgromadziłem trochę surowców. Ja w tym momencie... odejdę? Co to jest? Aha. I mówię szczerze, odejdę po prostu. Na tym zakończymy też obecny moment. Ja między odcinkami znowu na farmie trochę surowców. I cóż. Następny odcinek... postaram się, żeby był też jakimś już ciekawszym doświadczeniem, może spróbuję wam pokazać tych nowych wampirów, o których wspominałem wcześniej. Może ogarnę jakieś inne rzeczy. A może nawet pokusimy się o walkę z bossem. Nie wiem, jako kto konkretnie. Ale skoro Nekromanta miał swój moment, bo chyba Nekromant jako pierwszy pokonał Lisza, Water jako pierwszy pokonał kapłankę, to co już teraz czas na to, by... wojownik pokonał bossa trzeciej krainy. Chyba, że wojownik to pokonał tego w pierwszym, czyli Lisza, to wtedy będziemy męczyć Nekromanty. Ale dobra, póki co dziękuję wam bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że wam się podobało. No i że wybaczycie mi, że w sumie jeden odcinek poszedł do kosza, bo zapomniałem kliknąć przycisk nagrywaj. I to tyle, więc trzymajcie się. Hej, hej.